Krynicy ma powstać pierwszy w Polsce spełniający wszystkie wymogi profesjonalny tor saneczkowy. Lokalizacja została już zaakceptowana przez Polski Związek Saneczkowy. A więc tu już nie ma żadnych wątpliwości, że związki chcą budować ten obiekt u nas, bo tak jakby było rozważane kilka propozycji, dokładnie 4. Po tej długiej dyskusji zakończyliśmy ten proces. A co najważniejsze, Federacja Międzynarodowa wydała także uchwałę wspierającą budowę tego toru właśnie w tej lokalizacji oraz Polski Komitet Olimpijski podjął uchwałę, że jest ostatni obiekt igrzysk olimpijski, którego nie mamy na terenie Polski. Tor powstanie na Górze Iwonka obok krytego lodowiska. Krynica jest już na etapie wykupu ostatnich gruntów. Jest już także gotowa koncepcja obiektu. Wydaje się, że znaleźliśmy niekontrowersyjną i ostateczną lokalizację tego toru. Projektant wykonał wszystkie pomiary rzędne, wszystko się zmieściło, spełnia wszystkie wymogi Federacji Międzynarodowej. Możemy rozgrywać na tym obiekcie, jeśli powstanie Mistrzostwa Świata i Olimpiady, będzie w takim standardzie. Co ciekawe, obiekt będzie zupełnie samowystarczalny, bo będzie podkryty cały fotowoltaiką, a będzie pokrywał w 100% zapotrzebowanie i jeszcze 90% wyprodukowanej mocy będzie oddawał na potrzebę mieszkańców Krynicy. Koszt budowy toru to około 100 milionów złotych. Trwają starania, aby inwestycja została wpisana na listę celów strategicznych Ministerstwa Sportu.